Witam serdecznie na kolejnym typowaniu. Dzisiaj sobie biorę pod lupę kartę walk Bellatora 282, walka wieczoru. Pojedynek o pas kategorii średniej. Gegard Mousasi kontra Johnny Eblen. Sporo ciekawych eventów mamy w tym tygodniu. W sumie miałem nagrywać PFL, ale tam się mocno wykrzaczyła ta karta. 5 albo 6 pojedynków wypadło, nie pamiętam już dokładnie. W ogóle w kategorii ciężkiej przetasowania totalne. No wypadło sporo pojedynku, także zrezygnowałem z tej gali. Zobaczymy, co się pojawi w ten weekend. Na pewno UFC będę chciał zrobić, może Ares. Ciężko mi na ten moment powiedzieć, wracam po urlopie. Ja niestety KSW nie zaliczę do udanych, jakoś tam coś tam weszło, ale no, jednak zasadniczo główny bet, czyli Borys Mańkowski, jeden z jakby to powiedzieć, jedna z części betów tam umoczyła mi dość mocno. Trochę pieniążków, no ale niestety też po takiej dobrej serii gdzieś tam na tych mniejszych galach, tak jak mówiłem, no niestety musiało przyjść takie no odbicie w dół, można powiedzieć. No ten weekend się zapada ciekawie, sporo fajnych betów tutaj widzę, powiem szczerze. Wydaje mi się, że jeśli chodzi o angielski, boże, angielski, amerykański, ale będzie to handel do głów i na PFL-u, i myślę, że tutaj też, i na UFC prawdopodobnie też. Ja liczę, że takim, chociaż no do UFC przejdę pewnie w następnym typowaniu, ale liczę też po cichu na Mateusza Gamrota, który ma no, walkę największą chyba w życiu, można powiedzieć tutaj. No dobra, przechodząc do Bellatora, Bellator 14 walk, nie będę leciał ze wszystkimi walkami, bo nie ma to sensu. Myślę, że tak z 7 walk, ja tutaj sobie przejrzałem trochę walk z tej karty i widzę parę fajnych propozycji. Nie będę tak wyleciał ze wszystkimi pojedynkami, bo no tutaj czasu by musiałbym nagrywać do rana to i montować i tak dalej. Także myślę, że tak z 7-9 walk, o tak to widzę, patrząc na tą rozpiskę. No ciekawa karta, Bellator. W tym roku nie próżnuje rzeczywiście sportowo, fajne robią te rozpiski, tutaj trzy pojedynki naprawdę dobre sportowo, parę powrotów, wraca Benoit, wraca Tokow, wraca, no Primus walczył z Hendersonem całkiem niedawno jeszcze. Dobra, no lecimy już bez zbędnego rozgadywania i co? Oczywiście zapraszam do udostępniania, lajkowania, do subskrypcji, do wspierania kanału. No i co? Zapraszam, miłej zabawy jak zwykle. Rozpoczynamy typowanie starciem w kategorii średniej Aaron Jeffrey kontra Fabio Aguilar. Dobre zestawienie sportowo, myślę, że jedno z ciekawszych, jeśli chodzi o tą kartę, w moich oczach bynajmniej. Aaron Jeffrey, Kanadyjczyk, 11-3, zawodnik, który miał tutaj swoje szanse w kontenderze, dwa razy walczył. Porażka w 2019 roku z Brendanem Allenem przez poddanie w pierwszym rzucie, tak, no troszeczkę został rzucony na pożarcie, bym powiedział wtedy. Był dużym underdogiem Kanadyjczyk, 4,75 kurs, Brendan Allen zrobił robotę. No i w ubiegłym roku porażka z Caio Borralho, gdzie był faworytem Kanadyjczyk. No też tak Paczowski przegrywał, Borralho, Brendan Allen, szybciej Sean Brady na punkty. No to no nie miał Jeffery tutaj życia łatwego, bym powiedział, ale ma dobre nazwiska w rekordzie też, patrzę, Bruno Assis, Andrzej Petrowski, Kalnie Hatbody, który też w kontenderze brał udział, Rex Harris, chyba Wolves of Fighting swego czasu, no solidne nazwisko, bardzo solidne. Nie udało się do UFC dostać, mamy go w Bellatorze w dwójce, jeśli chodzi oczywiście o światowe MMA, jego rywalem Fabio Aguilar. On po dłuższej przerwie dostał walki, dostał kontrakt w Bellatorze. Zabicie w ubiegłym roku, w kwietniu przegrał z Khalidem Murtazaliewem na pełnym dystansie. No moim zdaniem to był występ zdecydowanie poniżej oczekiwań, jeśli chodzi o zawodnika z Rosji. Aguilar wytrzymał tam pełen dystans i dał dobry pojedynek, pomimo tego, że przestrzelił tam wagę, to 85 kg miał w tamtym pojedynku. No i zwycięstwo Aguilara z Tylerem Johnsonem, słuszne zwycięstwo, tam dla mnie to była czysta decyzja pojedynku z Johnsonem. Akurat tam problemem Tylera Johnsona było to, że on, tak jak i na PFL-u, chyba wrzucałem typowanie wtedy tego PFL Challenger Series, gdzie Tyler walczył chyba z jakimś, z Aleksandrem Popkiem. Problemem Tylera Johnsona było ta chaotyczność, też brak cardio i on przez to też tą walkę przegrał. Ja nie jest tak, że nie doceniam Fabio Aguilera, jednak myślę, że ten pojedynek przede wszystkim z Tylerem Johnsonem, gdzie był sporym underdogiem, 2,90. No tutaj dużo czynników sprzyjało ku właśnie zwycięstwu Brazylijczyka. Porażka z Murtazaliewem wcześniej, no nie pokonał nikogo znaczącego tak naprawdę na scenie brazylijskiej. Porażka z Bruno Silvą, chyba to z tym z UFC, Silvą. Zwycięstwo z Marcin Aleksander Juniorem, który też był w UFC, chyba bił się w Natufie którymś, z tego co pamiętam.
No i co? Gabaryty mamy bardzo zbliżone, tutaj jednak wyższy, no nie, nie takie zbliżone, przestrzeliłem. 5 cm wyższy Jeffrey, zasięg też lepszy, 4 cm. Ma tutaj bardzo dużo, moim zdaniem, Jeffrey po swojej stronie argumentów, żeby to wygrać. Kursy w tej chwili mamy okolice 1,60 na Kanadyjczyka, 1,60, tak 1,50 skok. Ja akurat nie jestem hura optymistą, jeśli tutaj chodzi, tak jak widzę, że sporo osób gdzieś tam próbuje na Aguilera. Nie, ja wchodzę w Jeffery'ego tutaj zdecydowanie w ten kurs na niego. Myślę, że decyzją pewnie, więc te overy też patrząc tak na te overki w tym pojedynku, no to 1,27 na over 1,5. Dla mnie nie jest jakąś satysfakcjonującą opcją. Myślę, że to będzie twardy pojedynek. Ja nie skreślam Jeffery'ego. Myślę, że jest w stanie też to wygrać przed czasem, bo on sporo pojedynków przed czasem wygrał. On faktem ostatnio decyzję, ale wcześniej Petrowski przed czasem, Assis przed czasem, Denis Olson przed czasem. On sporo pojedynków wygrał przed czasem tak naprawdę, więc wcale bym nie skreślał tego, że on Aguilara skończy. Z drugiej strony też Aguilar jest też no, zawodnikiem, którego nie będzie łatwo, moim zdaniem, skończyć. No, zapada nam się taki pojedynek dosyć wyrównany, bo jednak, tak jak mówię, ja troszeczkę może nie doceniam Aguilera, jednak on ma dobre naprawdę walki w Bellatorze, więc to będzie prawdopodobnie, tym bardziej, że to będzie debiut Kanadyjczyka, dość ciężki prawdopodobnie pojedynek dla niego. I jakbym miał stawiać to, no, takim najbardziej sensownym dla mnie betem jest Jeffery na punkty. W tej chwili około 2,30 ten kurs chodzi. Ale mnie osobiście satysfakcjonuje tutaj bet na Jeffery'ego czysty w okolicach 1,60 do dubla. Idealna też propozycja. I prawdopodobnie to postawię, bo tak jak mówię, no Jeffery miał swoje szanse, rzeczywiście przegrywał z zawodnikami naprawdę mocnymi. Allen, Boralio, wcześniej Brady. Skajo był faworytem i on tam dał dobry pojedynek z tego co pamiętam. Twarde, dobre starcie. Kajo Boralio miał Komain event ostatnio. Przypomnę tak troszeczkę. Kurde, nie powiem z dupy, bo mieliśmy chyba pierwszą taką sytuację, gdzie właśnie Kajo Boralio i Gadzi Omar Gadzijew to było starcie dwóch debiutantów w Komain evencie, więc i Kajo tam wypadł no, przekonywująco, może nie powiem rewelacyjnie, ale naprawdę dobrze. Więc tak jak mówię, Jeffery już jest na tyle doświadczony i przegrywał przed czasem i z Bradym na zasadzie trzech rund, tak, w półśredniej kategorii, no i tutaj Skajo też na pełnym dystansie, gdzie chyba urwał rundę Brazylijczykowi którąś. Nie pamiętam tego pojedynku do końca, ale chyba tak było. Tam Boraliu wygrał czystą decyzją. Ja stawiam na Jeffery'ego, myślę, że to jest no, dobra propozycja do dubla, tak jak mówię. Dubel, triple, jak najbardziej ja bym na Kanadyjczyka próbował. Kanadyjczyk jeszcze przypomnę w Sanford, też po cichu liczę, że trochę oni przełamią tą pasę kiepską Sanford, bo Sanford w ostatnich miesiącach no, nie miało zbyt dobrej serii, przypomnę. Więc no, próbujemy. Ja próbuję na Kanadyjczyka i myślę, że to jest taki całkiem dobra podstawa do jakiegoś kuponu, więc no też oczywiście nie polecam, tak jak mówię, warto sobie zrzucić okiem na obu, bo Aguilar to nie jest zawodnik z dupy wzięty, że tak powiem brzydko. Solidne nazwisko, dwie walki w Bellatorze, już przywita Jeffery'ego, który jest obity, miał, tak jak mówię, dwie szanse w kontenderze. Z racji tego, że gdzieś pewnie tych perspektyw do UFC nie było, no to dostał szansę, dostał, podpisał kontrakt w Bellatorze z numerem 2 światowego MMA. Myślę, że to będzie solidne wzmocnienie rosteru. Stawiam na Kanadyjczyka. Kategoria piórkowa, pojedynek Cody Law kontra James Gonzalez. Absolutnie też jedno z lepszych, nawet bym powiedział, sportowo zestawień. No tych zestawień, tak jak mówię, sportowo będzie sporo mocnych. Cody Law chyba w tej chwili no, jeden z takich najbardziej gorących prospektów, bym powiedział, jeśli chodzi o całą organizację Bellator, 6 pojedynków dla Bellatora, w sumie 6 zawodowych, 5 wygranych przed czasem, 4 w pierwszych rundach. Ostatnio walczył na Bellatorze 276, to był marzec, zwycięstwo z Jamesem Adcockiem przez szybki knockout. Zasadniczo on nie pokonał nikogo kompletnie znaczącego w światowym MMA, w amerykańskim MMA, no raczej takie nazwiska dość podejrzane, dość. No, fajne znaczy, rekordy też nie fajne, jakieś Boston, to było 4-3-7-4. Debiutant 2-0, 2-0, 1-0. Takie no, początkujące nazwiska. Widać, że jest dobrze budowany w tym Bellatorze Cody Law. Jego rywalem jest James Gonzalez. James Gonzalez, były mistrz organizacji Cage Fury, chyba Ring of Combat też, ale nie jestem pewny. Tak, był też promowany przez Ring of Combat.
No zawodnik zasadniczo też spójrzmy na jego rekord. 8-5, on naprawdę, to jest czarny pas brazylijskiego jiu-jitsu, przypomnę. I też jak przegrywał, to naprawdę z nazwiskami. Mike Trizano, Bill Algeo, Larry Mullis, Phil Karakapa tam. Moim zdaniem taka walka bardzo bliska. Oglądałem coś tam z tej walki i. No wygrał tam chyba Karakapa. Taką bliską bardzo punktacją, nie tylko na papierze, bo było tam Gonzalez chyba sporo kontrolował też przez początek walki, później coś tam nie zagrało. Ma zwycięstwo z Patem Sabatinim, tam była kontuzja ręki, bardzo duży kurs wtedy siadł na Jamesa Gonzaleza, nie pamiętam już dokładnie ile, ale z ciekawości sobie zobaczę, czy tutaj będzie na Best Fight Odsie, a nie było, ale tam był, pamiętam tą walkę i chyba nawet grałem wtedy na Sabatiniego tam. Gdzieś ze 4 z 5 na pewno było. No Gonzalez przede wszystkim to jest świetny test dla Cody'ego, bo on nie przegrał nim przed czasem i ma 5 rundówki z Krakapą, 5 rund, z Levi Molsem, 5 rund, tylko to były kategorie kogucie przede wszystkim, Algeo, no to baga 3, Trizano 3 w kategoriach piórkowych, Algeo Trizano i w kategorii kogucie ostatnio się bił James Gonzalez. To będzie ciężka walka dla Cody'ego, mi się wydaje. Ja bym tak nie przeceniał Cody'ego. No Cody jest świetnym zawodnikiem, ma kapitalny background, łapie to doświadczenie i mamy tutaj 1-13 na niego. Oczywiście na papierze Cody Law jest zdecydowanym faworytem. Zapasy plus American Top Team i to, co on pokazuje w klatce na tle no, zawodników no, takich nieopierzonych, rzeczywiście no, robi jakieś tam wrażenie, bo gościu wie, że jak po swoje naprawdę daje tam mocno radę, ale mamy tutaj gościa, który ma w rekordzie pojedynki z zawodnikami z UFC, z którymi nie przegrywał przed czasem. Ostatnia walka też z Karakapą taka no, bliska po 5 rundach, więc. Dlaczego Cody Law miałby tak szybko wygrać? Ja myślę, że jak najbardziej Cody Law, stosując jakąś tam swoją taktykę zapaśniczą, prawdopodobnie będzie kontrolował przez duży okres tego pojedynku, 3 rundy przypomnę. Jednak mamy świetnego parterowca tak naprawdę. James Gonzalez myślę, że jest w stanie zagrozić parterowo. Oczywiście, to jest ciekawe, on nie jest jakimś typem finishera, jeśli chodzi o zawodowe MMA. Wygrał raz, dwa. Dwie walki tylko z tych 8 przez poddania. Raczej zawodnik taki, który polega na swojej, no głównie właśnie pracy w parterze i na tym, żeby gdzieś tam być efektywnym w tym, co robi, a niekoniecznie kończyć rywali. Znaczy dla mnie, tak jak tutaj już gdzieś tam rozmawiałem, pisałem z paroma osobami, to ten over, ogólnie druga runda i over półtora, no to są takie absolutne dla mnie pewniaki. Jeszcze 20 te kursy koło 1,80 chodzi. Ja myślę, że poza pierwszą minutę to wyjdzie. Jestem raczej pewny. Nie jestem aż takim chyba optymistą jak tutaj większość, bo spójrz, mamy bardzo mierny kurs, jeśli chodzi o Cody'ego Lowa. Jeśli chodzi o jego zwycięstwo przed czasem, to jest kurs w okolicach 1,50. Dla mnie kompletnie nie warty gry. Raczej, jeśli miałbym próbować, to. Low przez decyzję. No kurde. Zobaczymy. Dla mnie to będzie ciężki test dla Cody'ego. Nie róbmy też z Cody'ego takiego, bo to będzie dosyć, może nie aż tak ogromny przeskok, ale solidny, dobry przeskok w pojedynku z Gonzalezem. To nie, Cody Law to nie jest Aaron Pico moim zdaniem, to nie jest zawodnik aż tak utalentowany. Tak jak mówię, ma świetny background. Już miał tutaj zakontraktowanego Johnny'ego Soto, który też na tej karcie się pojawi. Jednak tutaj wziął Adcocka, jakiegoś zawodnika też totalnie z łapanki, te zwycięstwa przed czasem z zawodnikami. No tak jak mówię, jakimiś nie do końca bym powiedział, to jest champion też chyba był zawodnikiem z kategorii kogucie, z tego co pamiętam, Ortega też. Kurde, zobaczymy. Ja ten over tak najbardziej, no, na papierze oczywiście Cody Law, ja myślę, że on ma tutaj wszelki argument, żeby to wygrać. Nawet przed czasem, jednak tak jak mówię, ten kurs mnie bynajmniej nie zachęca, nie jakoś tam nie zastanawiam się nad nim. Ale myślę, że tutaj ten over półtora to jest naprawdę dobra propozycja. Zobaczymy, czy gdzieś się pojawi druga runda, bo to jest taki największy. Zobaczymy, jeśli to będzie w okolicach tam jeden. Tak mniemam, że tu mamy 1,89, to pewnie gdzieś koło 1,60, 1,65, 1,60 bardziej bym stawiał na tą drugą rundę, więc to będzie dobry bet, jak najbardziej. No już tak reasumując, to Cody Law no jest na papierze dużym faworytem. Zapasy będzie kontrolował pewnie od początku ten pojedynek. I no, ja się miałem postawić to na niego, jednak tak jak mówię, no, ja takich kursów poniżej 1,30 to rzadko coś tam biorę.
Także no na papierze Cody Lowe, a dla mnie taką fajną propozycją jest oczywiście ten over. Sama Homasi kontra Michael Mendonka, dywizja półśrednia. Staba Homasi 16-10. Homasi w ubiegłym roku jedna walka to. A przepraszam, w tym roku walczył. W ubiegłym roku dwie porażki. Przegrywał z Paulem Dailym i z Andrzejem Koryszkowym z Dailym, gdzie był blisko skończenia Daileya. Wtedy, z tego co pamiętam, na początku walki w pierwszej rundzie. Potem to wyszło poza pierwszą rundę. Potem grałem drugą rundę. Wtedy byłem obsrany, jak się masz. Bo się tam ganiali wtedy po tej klatce chyba. Homasi ganiał Daileya chyba. Porażka z Koryszkowem na pewnym dystansie. No i zwycięstwo takie dosyć. Kurde, abstrakcyjne bym powiedział w starciu z Jalilem Willisem, bo szybkie poddanie Homasiego, zaledwie 100 sekund walczyli obaj, tutaj nie wiem czy jakieś poddanie wcześniej w ogóle miał w tej, aha, miał jakąś gilotynkę tutaj, o jeszcze w Bellatorze, tak, to było 8 lat temu, zasadniczo zawodnik, który raczej przez poddania przegrywał, a nie wygrywał, jednak Saba Homasi widać, że kurde, z Homasim jest problem taki, że to jest zawodnik moim zdaniem sportowo bardzo dobry. Jednak u niego gdzieś często tej bani zabrakło, brakowało może inaczej i właśnie przez to, że tak robił, on no, miał tak trzy walki, wszystkie przegrał przed czasem. No w Bellatorze no, nie miał jakichś rewelacyjnych nazwisk, bo Mika Terrill, no i Bobby Welker, może inaczej, Bobby Welker i Mika Terrill to byli słabiacy. Ale no tutaj Saba Homasi też sprawił niespodziankę sporą w pojedynku z Curtisem i Lendrem, bo był kurs 4-10, koło 4-10 to kręciło. Bardzo dobry występ Saba Homasiego. I właśnie to jest kwestią tego, że Saba Homasi, jeśli mądrze jest w stanie zawalczyć, to naprawdę to jest zawodnik, który myślę, że nadal byłby w stanie jak najbardziej w UFC wojować. I on tutaj z tą taką szeroką czołówką, on ma chyba 33 lata z tego co widziałem, tak? 34 w tym roku kończy w październiku. To jest to zawodnik, który jak najbardziej jest w stanie rywalizować z, tak jak mówię, z szeroką czołówką jakąś tam tej dywizji, bo jest zawodnikiem naprawdę potrafiącym bardzo dużo według mnie. Michael Mendonka, 11-5 Mendonka, były mistrz LFA. Kurde, też ta jego kariera taka, tak, bo on, to ciekawe, on tak trafił do Stanów. Trzy pierwsze walki na LFA przegrał, dwa razy przegrywał w pierwszych rundach. Przez ciosy z Matthew Frinku, z Kisenem Aguilerą, porażka z Larry Belejem na pełnym dystansie. Później trafiły się zwycięstwa i to całkiem niezłe, bo i Bobby Lee, Cassius Kane, który na tej karcie też się pojawi. No i ostatnia walka na LFA to była z tym Mongołem Batsum Berelem. Na pięciorundowym dystansie wygrał wtedy Michael Mendonka. Porażka z Jalilem Willisem w debiucie w maju na Bellatorze na pełnym dystansie. Ja powiem tak, to jest taka walka na przekór, której ja osobiście nie postawię i dla mnie faworytem jest Homasi, jednak tak patrząc obiektywnie, myślę, że Saba Homasi prawdopodobnie ruszy od początku, będzie chciał skasować Mendonkę, bo jednak on ma mega dobre uderzenie, jest naprawdę dobrym puncherem. No i tak jak mówię, te porażki z Frinku, z Aguilerą, szybkie w pierwszych rundach, więc to prawdopodobnie się też skończy szybko. Jak najczęściej, jak gdzieś tam przewiduję w stronę decyzji, tak tutaj... No też nie wiem, na ile dobrze się czuje tutaj Saba Homasi w starciu z Mendonką, który też będzie unikał, myślę, tych uderzeń, będzie gdzieś tam starał się schodzić do parteru, bo jest całkiem dobrym parterowcem z tego, co widziałem. Może nie jest jakimś tam typem gościa, który właśnie tak jak poddaje walkę co walkę, bo w sumie tutaj na LFA jedno tylko poddanie na Kane'ie właśnie, tak to decyzje. Ja na Homasiego tutaj, na papierze jak najbardziej Saba Homasi, jak tutaj to się ma, mamy wzrost z 1,44 na 1,61 już w tej chwili, więc sporo osób gdzieś tam próbuje zagrać na Michaela Mendonkę, to jest solidny zawodnik, jednak on też tak patrząc, to on z zawodnikiem pokroju Homasiego jeszcze się nie bił, więc to będzie trochę niewiadoma. Na papierze Saba Homasi, jednak ja osobiście na ten moment jeszcze muszę się zastanowić, poszukam sobie do ważenia, ale ja swoich pieniędzy na Saba Homasiego nie postawię, nagrywam, mamy dzisiaj środę, no typowanie wiedzie pewnie w czwartek, więc no ja bym się zastanowił jednak mimo wszystko. Saba dla mnie, tak jak mówię, sportowo na papierze jest zawodnikiem, wydaje mi się być lepszym, bardziej doświadczonym, tych walk ma trochę już na tym najwyższym szczeblu, 3 walki w UFC, 6 pojedynków, nawet jeszcze patrząc wstecz, to w sumie 7, 8, 8, 9, też tak jest do skoku, łapał te walki, był w tufie. To jest naprawdę kawał zawodnika i też trenuje w American Top Team, więc to nie jest byle ogórek, pomimo tego, że rekord ma taki sobie. Michael Mendonka w Kings MMA widziałem, tam całkiem dobrze się przygotowuje, widać Brazylijczyk. Jednakże ja mam, no mam obawy trochę tutaj jego szczęki i takim jakimś tam...
rozsądnym, jeśli ktoś szuka doga, na pewno tutaj Saba Hobasi przed czasem. To jest, ile mamy tutaj na Sabę? No około 2,50, to jest niezła opcja. No, ma dwa scenariusze, albo Saba już od początku i znokautuje Majkona Mendonkę, lub może się na coś nadziać, bo ja też przypomnę, że Saba oczywiście przegrywał przed czasem wielokrotnie, z 5 ostatnich pojedynków, aż 4 razy przegrywał przed czasem, ale z zawodnikami, tak jak mówię, no bijącymi konkretniej, bo i Abdulrazak Alhassan i Paul Daly, jeszcze wcześniej Tim Means, to są zawodnicy, no którzy jednak więcej tych pojedynków w swojej karierze wygrali, no przez ciosy, że tak powiem. Michael Mendonka, więcej jednak tych decyzji, bo patrząc na ostatnie 5 pojedynków, 3 decyzje, jedno poddanie, jedno zwycięstwo ciosami, porażka też na pewnym dystansie. No to zobaczymy, taka walka. Ja gdzieś tam oczyma wyobraźni widzę, że Saba Hobasi ruszy i ustrzeli Mendonkę. Może nie w pierwszej rundzie, jednak ta walka najprawdopodobniej według mnie skończy się przed czasem. Więc kurs mamy też tutaj 1,61, mamy minimalne jakieś tam wzrosty, znaczy korekta bardziej się zrobiła. No ciekawa walka, na pewno też warta rozważenia, no dla mnie na papierze Saba Homasi i tego na ten moment się trzymam, ale czy swoje pieniądze postawię, to no na ten moment nie postawię. Pojedynek, kategoria średnia, Anatoli Tokow kontra Muhammad Abdullah. No zacznę od Tokowa, no Tokow już od jakiegoś czasu mówiło się, że to on miał title shota mieć, miał walczyć na jakiejś innej gali z Musasim. Jednak z racji tego, co się dzieje na świecie i tak dalej, nie będę tutaj mówił otwarcie, bo nie chcę, żeby mi tam coś zdjęli z YouTube'a. No to Tokow, tak naprawdę patrząc, no są problemy ze znalezieniem rywala dla Tokowa. Tokow ostatnio bił się w październiku w ubiegłym roku split z Szarafem Davlatmuradovem. No bił się z mocnym zawodnikiem, w sumie chyba poza Szlemenką, no z najlepszym tutaj w Bellatorze. W Bellatorze 6-0, rekord 4 wygrane przed czasem. No Tokow jest w takim momencie swojej kariery, że tak naprawdę no, to jest chłop, który jest, można powiedzieć, w swoim prime. Z 32 lata w tym roku skończył. No też patrząc na jego rekord, naprawdę mega dobry rekord. 33. On od 20 walkach raz tylko przegrał i to z Ramazanem Emejewem, to było na M1 Challenge. Większościową decyzją, czyli tam do remisu. Ale nazwiska ma no, kurde, całkiem solidne. No w Bellatorze, tak jak mówię, Szlemenko i Szaraf Davlatmuradov, który miał się wtedy chyba z Rafałem Carvalho bić na LFA, pamiętam. Tokow przygotował się w Krasnodarze, no tam, no on jest z ekipy Fedora, byli Vadim Nemkov, był Wiktor Nemkov. No oni naprawdę mają dobrą paczkę. Na rywala ma tak, no kurde, debiut, tak naprawdę, on chyba nie wiem, czy się bił wcześniej w Bellatorze. Może gdzieś tam wcześniej się przewinął, ale nie. Zasadniczo Muhammad Abdullah ma zakontraktowaną walkę już na lipiec z Jasonem Butcherem, też byłym zawodnikiem Bellatora, czyli mnie cały miesiąc tak se przyciągnął, trochę można powiedzieć, na przygotowania. No i te ostatnie zwycięstwa też tak patrzę subiektywnie, no nie są zbyt imponujące. Oglądałem walkę z Saba Hobasim, to było 4 lata temu, on w sumie miał 3,5 roku przerwy prawie, wrócił w tym roku, w lutym, pokonał Erika Lozona na pełnym dystansie. Chłopak z rekordem ujemnym i to dość mocno, tutaj z Homasim ta walka pokazała, no jest jakiś tam sposób niebezpieczny, Abdullah jednak zawodnik taki sportowy jak Tokow, no mi jest ciężko sobie wyobrazić, żeby on tutaj naprawdę przegrał. Jeszcze żeby Abdullah miał rzeczywiście jakieś tam mocne uderzenie i tak dalej i wygrywał, to przed czasem tak decyzja z Miliardem Split, Miliard w Bellatorze chyba z tego co pamiętam, zawodnik z Antylii chyba tak. I tutaj przez nokaut gościa jakiegoś też z rekordem ujemnym. No rekord nadmuchany, przeciętny 10, 11-5, przepraszam. Zakontraktowana walka już na lipiec. Czy to się dobrze skończy? No nie wydaje mi się. No Tokow tutaj. Dlatego, że problem jest właśnie taki, że Tokow po tym głosie też jest nie bardzo do gry. Nic ciekawego nie ma. No 1,25 to nawet to bym wziął. Tu mam 1,15 już. Jedyna jakaś tam interesująca opcja dla mnie to jest chyba na ten moment. Albo Tokow w dystansie, albo bardziej to, że walka nie dotrwa do decyzji, koło 1,50, under 2,5, 1,61. No takie opcje, no cóż innego tutaj brać. No Tokow sportowo, to jest jego siódma walka już dla Bellatora. To jest gościu, który jest mega doświadczony na scenie rosyjskiej. M1, ACB jeszcze. W M1 to chyba opas? Nie, bo to nie było opas. Na Final Global, no tutaj gościu, tak jak mówię, no byłaby walka pewnie z Musasim już dawno, tylko że w sumie Tokow byłby jakimś tam
nie wiem, tak mi się wydaje, byłby realnym jakimś tam zagrożeniem dla Musasiego, chyba najbardziej patrząc na tą dywizję średnią, bo ja Johnny Eblena na ten moment chyba jeszcze nadal nie widzę, tak jak Austin Van Der Voort, który też w sumie wszedł i ja tam po cichu liczyłem na Van Der Voorta, że jest w stanie wygrać z Musasim, a no, weryfikacja przyszła taka, jaka przyszła, czyli porażka w pierwszej rundzie. No to oko tutaj, raczej dość zdecydowanie. Jednak tak jak mówię, no ja po tym kursie ja tego nie biorę, bo nie podoba mi się ten kurs kompletnie. Jeśli miałbym brać, to myślę, że najbardziej bezpieczną opcją, w razie jakiejś tam porażki Tokowa, bo ja jeszcze tam z tyłu głowy mam porażkę, znaczy Boże, knockdown, gdzie chyba Gerald Harris tam trafił, przeżywał takie dosyć ciężkie chwile wtedy Tokow w starciu z Harrisem i gdzieś tam widzę oczyma wyobraźni, że kurwa, no ale nie przez niego, nie, no nie, 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 no nie, nie będę tutaj wymyślał. Tokow przed czasem 1,67. To jest dobra opcja. No dobra, tym bardziej patrząc na Tokowa, który 6 walk w relatorze, 4 wygrane przed czasem. Dwa razy pierwsza runda, bo przepraszam, raz pierwsza runda, 3 razy druga runda z zawodnikami. No, kurwa, no nie jakimiś zajebistymi, ale solidnymi. Francisco Francis się całkiem nieźle zapadał swego czasu, z tego co pamiętam. No, Gerald Harris to emeryt już, chociaż z rekordem całkiem niezłym. Hrachot Arpinian, no znany z PLMA, przypomnę. Filipowicz Serb, no to tutaj może też nie jest jakimś rewelacyjnym zawodnikiem. Arbi Agujew, który był w swoim jakimś tam, na swojej jakiejś tam, to już cofam się wstecz, na jakiejś tam tendencji wznoszącej, bo ostatnio w ACA to tak średnio mu idzie. Matthews, no i też sięgamy też, no to Maksim Szwec czy Albert Durajew w pierwszym rundzie, zwycięstwo z Durajewem. Nie, myślę, że Tokow tutaj, jeśli jakieś tam się cuda nie podzieją, to Tokow wygra to przed czasem i myślę, że w końcu tutaj te czyta dostanie, chociaż tak jak czytałem, no to oni tam mówią, że żaden zawodnik z Rosji nie dostanie poza Wadimem Nemkowem, bo ten pas dzierży, więc nie zabiorą mu tego pasa, więc z Tokowem może być problem, bo takie ciągnięcie tutaj tego zawodnika, który sportowo patrząc na właśnie rywali wcześniejszych, to jest o klasę lepszy, poza tymi dwoma zawodnikami, jak Szlemenko czy Szara właśnie, Davlatmurodow, który notabene nie jest jakimś wybitnym zawodnikiem, no to tutaj takie ciągnięcie zawodnika tak dobrego i dawanie mu zawodnika, kurde, z rekordem 11-5, który no, kurde, przegrał z Tekuanem Townsendem, który przecież chyba 3 czy 4 walki miał w UFC i przegrał wszystko. Tim Williams to jest chyba zawodnik, który by się z Oscarem Piechotą przegrał szybko tam dosyć przez knockout. No tutaj wszystko się klei do kupy na tyle, że jednak, żeby jednak tutaj Tokowa spróbować przed czasem i no ja spróbuję. Ostatni pojedynek z prelimsów i lecimy sobie z kartą główną. Prelimsy zamyka pojedynek kategorii lekkiej. Dan Moret kontra Kili Zmota. Ja tutaj nie będę ukrywał, że idę w stronę underdoga, zawodnika, którego cenię, lubię, który moim zdaniem sporo nie falta ma tutaj w Bellatorze, ale zacznijmy po kolei. Dan Moret 15-7. Dan Moret w Bellatorze dwie walki. Goitia ma uczyć zwycięstwo przez splita, co było totalnym w ogóle. Czy ciężko tą walkę było typować? Ja osobiście Boże, typać. Punktowałem za Goitia ma uczyć. Wygrał tam Moret splitem. Po kursie też ogromnym, bo 4,50 była na Amerykanina. No już ze Spakiem Carlyle był minimalnym underdogiem. Dan Moret to był grudzień ubiegłego roku, to chyba była jedna z tych ostatnich, chyba nawet Galabala. Nie, coś było jeszcze później, to mniejsza o to. W takim pojedynku pełnym wymian akcji chyba to tak było. No wcześniej Dan Moret, zwycięstwo na Warriors z Antonem Kuiwanenem w UFC. 3 walki, 3 porażki, 2 razy przegrał na punkty Dan Moret z Jaredem Gordonem i z Alexem White'em, z tego co właśnie sobie przypominam, z tego co już gdzieś tam wcześniej patrzyłem. Kili Zmota 12-3, Kili Zmota w Bellatorze zaczął w świetnym stylu, pokonując Mandela Nalo. No dobry gameplan tam przede wszystkim Brazylijczyk miał i rozmontował uderzacza, dobrego uderzacza, jakim jest Mandela Nalo, który też na tej karcie się pojawi, ja nie typowałem tego pojedynku. Wcześniej Kili Zmota, zwycięstwo z Bobiem Lee, gilotyną, porażka z Austinem Hubbardem po bardzo dobrym pojedynku, gdzie był bardzo dużym underdogiem, przegrał pod koniec piątej rundy wtedy. No być może byłby w UFC już Kili Zmota w tej chwili. No wcześniej nie miał jakichś tam rewelacyjnych skalpów, Akihiro Gono w sumie to chyba pod względem gdzieś tam nazwiskowym to najlepszy skalp. No i co, dwie porażki w 2020 roku, Derek Anderson. Kurde, pamiętam jak grałem. Ja w sumie grałem z Hammerem to nie grałem chyba tego pojedynku, z tego co pamiętam, ale z Derekiem Andersonem grałem, był underdogiem, tam 2,60 wygrał pierwszą rundę, tam potem taki dziwny knockout był, z tego co pamiętam, go tam kopnął, że niby jakieś kopnięcie było podparcie, coś tam przegrał w końcu Mota ten pojedynek. Pamiętam, że byłem wkurwiony jak się masz. I porażka z Mike'iem Hamelem przez splita. Kurde, no kwestią tego jest tak, ja
tak jak mówię, za Kilisem gdzieś tam byłem i ja ten pojedynek punktowałem dla niego, jednakże no, do tej decyzji nie można się doczepić, bo Mike Hamel też się w sumie odrodził w Bellatorze, zawodnik naprawdę dobry, klasowy, który też był rzucony na dość głęboką wodę, bym powiedział. No i tak naprawdę jeśli chodzi o Bellatora w tej chwili, no to Kilis Mota to jest walka jego tak naprawdę no o jakąś tam dalszą przyszłość w organizacji tak naprawdę, bo trzecia porażka z rzędu to byłaby katastrofa w sumie. Kilis Mota w American Top Team z tego co widziałem, chyba dobrze widziałem, no to jest bardzo dobry uderzacz, tutaj on jest zdecydowanie lepszy na nogach niż Dan Moret. Ja też nie deprecjonuję umiejętności jakichś tam zapaśniczych Dana Moreta, ale patrząc na jego choćby statystyki z UFC, gdzie miał 3 walki stoczone, spędził w klatce no w sumie ponad 35 minut, ma Dan Moret procent obaleń na poziomie, z tego co widziałem, 27%, to jest no, kiepski, tam obalał i Jareda Gordona i obalał Alexa White'a, przepraszam, ale nic z tego tak naprawdę nie wyniknęło i tak naprawdę też czuję, że tak będzie w pojedynku z Kilisem Motą, na przełamanie, mocno typ, dla mnie, z sympatii, na przełamanie, sportowo, na nogach, moim zdaniem Kilis Mota będzie miał tutaj przewagę. No i też walka właśnie, tak jak mówię, o wszystko, jeśli chodzi dla Brazylijczyka. Brazylijczyk jest, no można powiedzieć, tutaj pod ścianą dość mocno, a bierze te przygotowania mocno. Tutaj ma 31 lat, jeszcze ma do pokazania sporo, bo ma rekord dobry 12-3. Kursy może inaczej, w tej chwili mamy, faworytem jest Dan Moret w okolicach 1,70. Z 1,87 spadki. Ja na Moreta bym nie postawił osobiście. Dla mnie Kilis Mota jest tutaj minimalnym faworytem. Myślę, że jakbym miał stawiać, to bym dał tak do 60 do 40 dla Brazylijczyka. To mi wystarczy, żeby zagrać to w singlu. 2,28 to jest średni kurs na zawodnika z Brazylii, więc gdzieś tam netto wyjdzie koło dwójki. No, do singla jak najbardziej. Nie polecam tego pakować no w kombinacjach, no chyba, że ktoś lubi takie bety. Ja tutaj spróbuję sobie w singlu na pewno na Kilisa Motę. Gabaryty, no na Moredę jest większy, ma ciut większy zasięg. Myślę, że to akurat w tym pojedynku nie będzie miał jakiegoś wielkiego znaczenia. Także tutaj no, filozofia nie jest, że Mota to będzie chciał trzymać na nogach, Dan Moret będzie chciał obalać i utrzymywać to, tą pozycję. Czy zrobił na tyle duży progres też Dan Moret w ostatnich pojedynkach? Dla mnie jakoś strasznie nie przemawiał, powiem szczerze. No wygrał z Goitymiem Ałczym i to jest świetny skarb. Porażka ze Spike'em Carlisle'em, gdzie był bardzo blisko zwycięstwa. Jednak myślę, że też styl robi walkę. Jeśli tak jak mówię, Kilis to utrzyma na nogach. Jeśli utrzyma na nogach, to wygra. Co ciekawego jeszcze mamy z innych linii? Gdzie ta waleczka jest? Znaczy tutaj sędziowie, Boże, sędziowie, Buki. Proponują nam decyzję. Kurde, nie wiem, powiem szczerze, mam mieszane uczucia. Może się też tak skończyć jak na przykład walka. No to ja bym przegrywał dwa razy przed czasem. W sumie w ostatnich 5 walkach tylko raz spędził pełen dystans. No w sumie z Hubbardem, licząc 5, no to 3 rundy przewalczył z Hubbardem, więc raz, dwa. I tutaj, no może się to skończyć przed czasem. Zobaczymy, kurde, ciekawa walka. Myślę, że tutaj mają obaj argumenty. Ja stawiam na Brazylijczyka. Przechodzimy do karty głównej. Walkę Warda z Kane'em sobie odpuściłem. Jednak myślę, że to są ciekawsze pojedynki na tej karcie zdecydowanie. A dla mnie takim numerem jeden tej karty jest oczywiście pojedynek Magomedow kontra Enrique Barzola. Zapowiada nam się naprawdę pojedynek mega, mega zajebisty. No ja się nie mogę doczekać, bo bardzo lubię obu zawodników i powiem szczerze, że mam rozdarte serduszko co do tego, na kogo postawić. I mam taki sam schemat, jak to miało miejsce w pojedynku ostatnio na KSW z Filipem Stawowym i z Michałem Martinkiem, gdzie gdzieś tam w głębi ducha od początku byłem za Michałem Martinkiem, jednak im bardziej gdzieś tam się zagłębiałem w ten pojedynek, tak postawiłem na Filipa Stawowego, co było totalnie z dupy betem, bo jednak tam doświadczenie Michała Martinka i jednak poziom, pomimo tego, że przegrywał, poziom jednak rywalizacji, o tak ujmując, jego ACB, Contender, Octagon, no to było wyżej niż Filipa, gdzieś tam Babylon, prawda? Troszeczkę inna analogia, bardziej nawiązałem do tego, że jednak tutaj na początku skłaniałem się za Barzolą, teraz jestem za Magomedowem. Magomedow w Bellatorze 3 pojedynki, były mistrz organizacji ACB jeszcze wówczas, no gościu, który pokonał Petrajana choćby. Tutaj też w Bellatorze 3 walki, zwycięstwo z Matosem, bardzo dobry występ Magomeda Magomedowa.
Później zwycięstwo z CJ Hamiltonem, gdzie w ogóle był ogromnym faworytem. Tam wypadł Jared Scoggins wtedy, wszedł Hamilton. No i porażka z Rowanem Stotsem po no, kapitalnym pojedynku. Obaj mieli tam było mnóstwo złotych akcji, obaj mieli swoje szanse. Wygrał Stotz uczciwie, jak najbardziej. To było w ubiegłym roku w sierpniu na Bellatorze 264. No Stotz jest mistrzem aktualnie, przypomnę, organizacji Bellator. Magomedow, no naprawdę kawał dobrego zawodnika. Jest jeszcze stosunkowo młody, bo ma 30 lat, 91 rocznik. Dobre zwycięstwa tutaj, naprawdę kawał fightera. A Enrique Barzalato, stary lis, który tutaj też na UFC zęby, można powiedzieć, zjadł 10 pojedynków, wygrał z tych pojedynków 6, 1 remis, 3 porażki. W Bellatorze 2 zwycięstwa w ubiegłym roku. Boże, co ja gadam, w tym roku 2 razy się już bardzo zabił. No tutaj nie zwróciłem uwagi na to. Zwycięstwo z Darrenem Caldwellem, gdzie... Kurde, też taka walka pełna wymian przeróżnych i palterowych i w stójce, i gdzieś tam udało się Amerykanina, znaczy udało się, no Barzalato osiągnął swoimi umiejętnościami, prawda? Zwycięstwo ciosami w trzeciej rundzie, pod koniec trzeciej rundy, potem wrócił w kwietniu zwycięstwem, tutaj dla mnie też był żelaznym pewniakiem w starciu z Nikitą Michajłowem, no troszeczkę za szybko, Rosjanin dobry, utalentowany, jednak za szybko rzucono na tak doświadczonego gościa, jakim jest Enrique Barzola. No i mamy tutaj zestawienie Magomedow-Barzola, zwycięzca tego pojedynku, zmierzy się w półfinale turnieju z Patchy Mixem. Mix wygrał z Horiguchim na 5-rundowym dystansie. I tutaj też przypomnę, że mamy 5-rundowy dystans w tymże pojedynku, który moim zdaniem gdzieś tam, jakby to określić, daje przewagę Magomedowi jednak, bo jednak Magomedow ma te piątki, piątka z Borisowem, a przepraszam, w czwartej rundzie z Borisowem wygrał, piątka z Petrem Janem, w sumie z Janem to 10 rund spędził tutaj w klatce ACB jeszcze wówczas. No i 5 rund, nie, 3 rundy, przepraszam, ze Stutzem, 3 rundy na świetnym tempie. Znaczy tutaj tak, jeśli Enrique Barzola narzuci moim zdaniem takie tempo, jak to miało miejsce choćby w starciu z Caldwellem, i jeśli Magomed to wytrzyma, to dojdzie do głosu, myślę, w rundach mistrzowskich i to się skończy na punkcie jakimś czymś bardzo bliskim. Jednak ja osobiście... tak, Barzola, jeśli chodzi o UFC, on miał naprawdę dobrą obronę przed obaleniami i tam było powyżej 60% i całkiem, jeśli chodzi o skuteczność obaleń, on tam miał coś koło 45% z tego, co widziałem, jednak on rzeczywiście nie miał, patrząc na zawodnika tak jak Chris Avila czy jak Matt Beseto, no to nie byli zawodnicy, którzy by umieli w zapasy, o takiego kolokwializmu użyję. Magomedow to jest zawodnik, który jest świetnym zapaśnikiem i tutaj bardzo dużo będzie zależało właśnie od tego, którego będzie obalał. Barzola obalał Caldwella, Caldwell obalał Barzolę, no zapasy mają obaj naprawdę mocne, solidne i tak będzie w pojedynku z Magomedowem. Kurde, no tak jak mówię, no mam mieszane uczucia, bo jednak lubię bardzo Barzolę. Często mu kibicowałem. Ja bardzo go lubię za Wałka, kurwa, którego zrobili w walce z Boczniakiem. Wtedy Boczniak wygrał, a powinien wygrać Barzola. To było na jakiejś gali, chyba też La Latin, coś tam, w Meksyku, czy gdzieś, aż chcę zobaczyć z ciekawości. Pamiętam, bo grałem Barzolę wtedy. A nie, to było w Stanach normalnie, na Fight Night'u. Och, kupę czasu temu, to było 6 lat temu prawie. Potem, no tak jak mówię, wygrywał Barzola sporo w tym UFC, jednak no, też te nazwiska no, nie były topowe. Avila, Benitez, Beseta, Davis, ja nie ujmuję kompletnie Barzoli, bo tak jak mówię, bardzo lubię tego zawodnika. Jednak ja tak po cichu liczę na to, że to się rozegra tak jak w starcie z Evloevem. Wiem, że to jest troszeczkę inna, tak, w innej dywizji, bo Evloev to kategoria piórkowa, już sam się zakręciłem, Magomedow w kategorii kokuciej, więc prawdopodobnie przewagę siłową będzie miał tutaj Peruwiańczyk. Peruwiańczyk w AKA też siedzi całą karierę, nie jest jakoś strasznie wyeksploatowany. Ma naprawdę dobry, solidny rekord z dobrymi nazwiskami. Faktem, tak jak już mówiłem na którymś typowaniu, jeszcze się raz powtórzę, on nie miał jakichś rewelacyjnych skarpów, bo z tych 6 zwycięstw to no, nie pokonał nikogo jakiegoś szczególnie mocnego i nie wygrał nigdy przed czasem. To jest ciekawe. Tutaj Caldwella przełamał, wcześniej jeszcze się cofając do Peru też nawet decyzjami wygrywał. Czy urwie decyzję na 5-rundowym dystansie Magomedowi? Nie wydaje mi się. Osobiście nie wydaje mi się. Jak lubię Barzolę, tak ja tutaj kurde na niego nie postawię. Jednak myślę, że Magomedow będzie miał więcej argumentów. Jest ciut lepszy w każdej płaszczyźnie i taki kurs na niego jak 1,63, gdzie mamy chyba spadki.
Wzrost jest, no nie, 59 korekta, 62 poszła, więc no ja na Magomedowa jednak. Myślę, że ten dystans 5 rund gdzieś tam premiuje Magomedowa, myślę, że bardzo zacznie mocno od początku. Znaczy to jest taki matchup, który ciężko mi sobie jakoś tam zwizualizować, jak to będzie dalej trwało, bo jednak pierwsze gdzieś tam rundy, pierwsze minuty będą prawdopodobnie takie gdzieś tam wejścia do klinczu, będą pewnie wymiany jakieś, nic groźnego. Któryś zdobędzie przewagę, więc ten drugi, ja stałem, że Magomed zdobędzie przewagę, bardzo zacznie mocniej, zobaczymy, czy się nie wystrzela na pięciorundowym dystansie, tak jak mówiłem. No ja na Magomedowa. 60 do 40 stawiam na Dagestańczyka, myślę, że on będzie się chciał odbić po tym zwycięstwie, po tym, kurwa, jakim zwycięstwie, po tej porażce ze Stocem i ja postawię tutaj na niego minimalnie, jeszcze bez większego przekonania, jednak tak jak mówię, mam to samo, co miałem w tej walce Martinka ze Stawowym, chociaż oczywiście sportowo to się nijak w ogóle nie trzyma kupy. Bardziej mówię o tym, że właśnie byłem najpierw za Czechem, potem postawiłem na Stawowego, tutaj byłem najpierw za Barzolą, teraz jestem za Magomedowym, jednak więcej argumentów mam za Magomedowym niż za Stawowym, zdecydowanie. Ja postawię no, na Rosjanina, no tutaj myślę, że może być 5 rund i prawdopodobnie Magomedow to weźmie, chociaż z Patchy Mixem go nie widzę. Myślę, że po tym, co Patchy pokazał w staciu z Kyojin, chociaż też była bliska walka, to prawdopodobnie Amerykanin, to będzie walka pod nadach z Tocem. No tutaj ta dywizja Kogucia jest naprawdę mocno, bardzo nabita i tutaj będą różne rzeczy się jeszcze, myślę, działy w tym turnieju. Oby nie na tej karcie. Stawiam na Magomedowa. Komain event Bellatora, drugie starcie turniejowe. Leandro Higo kontra Dani Sabatello. Zwycięzca tego pojedynku zawalczy w półfinale z Rafałem Stocem, jednocześnie walcząc o pas tejże dywizji. Także no, ciekawie ten Bellator się rozegrał. Co ciekawe, właśnie takie nazwiska, które gdzieś tam, myślę, że niewiele osób tutaj typowało, że się... No ja nie spodziewam się, że Sabatello ocenił tak szybko taki shota. To jest podobna sytuacja, jak było z tym Pedro Carvalho, który się z Niedzielskim bił, a on się bił wtedy Carvalho z Pitbullem i przegrał szybko też tak. Tam se wtedy wybierali, pamiętam, walki, ktoś będzie się bił w kwietniu, kto w marcu, pamiętam. A tutaj mamy zawodników w sumie, którzy tak się troszeczkę niespodziewanie pojawili w tym turnieju. Higo był. Higo wygrał z ubiegłym roku z Caldwellem. Przez splita odegrał się, przegrał z Caldwellem w walce chyba tak, o pas wtedy szybko w pierwszej rundzie. Caldwell go poddał, to było 2018 rok. Później porażka z Pico i 3 zwycięstwa Sean Bench, Ricky Bandejas i Darion Caldwell na pełnym sensie splitem. Higo troszeczkę odrodził tą swoją karierę, to jest zawodnik, który ma już pięciorundówkę na swoim koncie ze Stevenem Petersonem na pierwszej gali LFA, wtedy to było to połączenie LFA i Legacy, 5 rund wygrał Higo, no Bellatorze przegrywał, ale wygrywał też na 7 pojedynków, 4 zwycięstwa Higo. Dani Sabatello, no mega dobry zawodnik, powiem szczerze, że dla mnie to jest zawodnik, który powinien być w UFC, on się bił na kontenderze, wygrał z Tylerem Murem na pełnym dystansie, nie dostał angażu. Był mistrzem Titan, zwycięstwo później dołożył z Damonem Blackshearem i w Bellatorze 2 zwycięstwa. Brett Jones, Joel Lugo, no dużym na pewno jakimś tam nie tyle wyczynem, to jednak takim pokazaniem swojej wysokiej klasy było zwycięstwo z Brettem Jonesem, przecież mocnym Walijczykiem, który też w UFC wojował i no deklasacja na Joelu Lugo i to myślę, że to będzie podobna walka właśnie, takie mam przeczucie, że to będzie bardzo podobna walka, jeśli chodzi właśnie o starcie Higo z Sabatello, a kursy... No Sabatello szybko się zrobił takim kurde czarnym koniem na odbycie tego turnieju. Z Higo był ogromnym faworytem, z Brettem Jonesem było 3-0, był underdogiem, ja stawiam na Jonesa, pamiętam wtedy w ubiegłym roku, to była głupota. No dany tutaj zjazd mamy na Sabatello już w tej chwili z... No 1.20 był jakiś tutaj... Ktoś tu wystawił jakiś z dupy kurs 1.64, ale ciekawe kto to w ogóle był, jaki bookmacher amerykański. Ja powiem uczciwie, że mam takie przeczucie, że ta walka do decyzji nie dotrwa. Sabatello ma nieco podejrzaną kondycję, ale to nie mówię tego w kontekście trzech rund, tylko tak jak mówię, on na tej pięciorundowce się jeszcze nie bił, ale bił się chyba tak. Bił się w czwartej rundzie z Irvinem Riverą, tak, no to tutaj, pardon, a z Blackshearem 3x5 było, z tego co wiem, z tego co czytam tutaj. Więc tego bym się tylko obawiał. Jeśli chodzi o jakieś tam argumenty sportowe, wydaje się, że... Znaczy z jednej strony mamy walkę Higo z Caldwellem, gdzie Higo był w stanie rozmontować Caldwella i
nie dać sobie zrobić większej krzywdy zapaśniczo. I tak może być też w pojedynku z Daniem Sabatello. Jednak, kurde, ja... Znaczy tak, na papierze postawię na Sabatello. Co do jakichś tam innych opcji, to mam właśnie takie przeczucie, że ta walka nie dotrwa do decyzji. Higo to jest zawodnik, który sporo tych pojedynków kończył przed czasem. W sumie w ostatnich 5 walkach 4 razy jego pojedynek nie dotrwał do decyzji. 2 razy przegrał, 2 razy wygrał. Split z Caldwellem, wcześniej zwycięstwo Time Anglo, split z Dantasem, 3 rundy i z Petersonem na 5-rundowym dystansie. No i w LFA zasadniczo to on wygrywał, on tam szedł jak burza, to był jeden z takich ciekawszych wtedy prospektów kategorii kogucie, albo w piórkowej jeszcze wtedy, kogucie, tak. No Dany tutaj wygląda naprawdę potężnie, rzeczywiście ten gościu, faktem on nie ma jakiś, cofając się wstecz, jakichś rewelacyjnych skarpów, bo on przegrał z Irvinem Riverem, co jest no takim, to było całkiem niedawno, bo to było 2,5 roku temu, no Irvin Rivera nie zrobił jakiejś kariery w UFC. Potem zwycięstwa 8-12, 5-3, 10-4, no tutaj Blackshear, Jones, Lugon są już dobre nazwiska jak najbardziej. Ale ja osobiście myślę, że to jest dla Sabatella też taka walka, tak, no tutaj zostanie tak też prawdopodobnie. Jest zmotywowany, patrząc pod względem gdzieś tam argumentów obu zawodników, to jednak no więcej ma Sabatello do zaoferowania. Na pewno tak Higo jest bardziej doświadczony na tym poziomie Bellatora, bo to jest dla niego 8 walka już. Sabatello 3 i jeszcze ma walkę na kontenderze, ja to tak patrzę takimi kategoriami. Na Titan no też nie pokonał jakichś rewelacyjnych zawodników, no, myślę, że jest na tyle już obity. Ja osobiście tego 1.19 nie wezmę, bo to jest kurs słaby i nadal dany jest jakąś tam niewiadomą. Ale podoba mi się właśnie to, że walka nie trwa do decyzji. 1.72, całkiem dobra opcja, bo myślę, że tutaj Higo będzie miał swoje argumenty, a Dany jak sprowadzi, to może też tam tłamsić mocno, Higo gdzieś tam czymś rozbić. Więc no, takim dosyć realnym, wydaje mi się, scenariuszem może być to, że ta walka nie dotrwa do... Chyba, że to jest 5 rund, przypomnę. Na papierze Sabatello, ale po kursie 1.19 totalnie nie do gry moim zdaniem. Ja tego nie biorę. Z innych opcji coś tam będę kombinował. Jak najbardziej myślę, że no tutaj może się sporo w tym pojedynku różnych rzeczy wydarzyć, więc polecam sobie gdzieś tam ten pojedynek jeszcze przejrzeć, jeśli mieliście wątpliwości. Sporo osób gra na Sabatello przez decyzję mamy w tej chwili, no kurde, grubo ponad 2, bo to jest, zaraz podwinię, bo nie będzie widać na pasku, 2.53 to jest, kurde, solidny bet, ale no tak jak mówię, ja mam takie przeczucie, że on do piątki, do piątej rundy nie dojdzie, to takie mam przeczucie, to jest bardziej na czutkę. Więc jeśli ja miałbym brać coś z tego, to chyba to 1.70 to jest całkiem dobra opcja. Z overów myślę, że półtorej to tak, raczej lekko, 1.36, a nawet myślę, że to i wyjdzie pewnie do drugiej. Zobaczymy jak to jest z rundami, bo rund nie ma jako takich. Chyba, zaraz zobaczymy. Nie ma. No, druga, trzecia runda. Myślę, że to jeszcze się tam trochę, troszeczkę będzie ciągnąć. Także no, walka taka, której się może sporo wydarzyć. Dany jeszcze nie jest aż tak przetestowany. Higo też jakichś tam wielkich odpowiedzi mi nie da. Ale myślę, że... No dobra, już, tak już się nie rozwijając. Sabatello... No nie wiem, kurde, mam mieszane uczucia, czy to dotrwa do piątej rundy, powiem szczerze. Dany Sabatello, ten kurs jest mierny do gry. Jeśli miałbym brać, to jakiś overek niski lub to, że walka nie dotrwa do decyzji. Przechodzimy już do walki wieczoru. Kolejna obrona pasa Gegarda Mousasiego. Tutaj Mousasi tym razem podejmie kolejnego w sumie niepokonanego, bo Austin też był Van de Fort niepokonany. Kolega jego klubowy, Johnny Eblen. Gegard aktualnie 4 kolejne wygrane, ostatnio przegrał z Rafaelem Lovato na 5-rundowym dystansie większościową decyzją. Był wtedy sporym faworytem w pojedynku z Brazylijczykiem. No jednak Mousasi tutaj wrócił w dobrym stylu, zwycięstwo no ze splitem z Machidą, to może nie z jakimś pojedynkiem, patrząc na to jak Machida ostatnio wyglądał z Edwardsem, chociaż to też 2 lata wstecz mamy. Zwycięstwo z Limą na 5-rundowym dystansie, deklasacja, no zwycięstwo pewne Mousasiego. No, na salterze, szybka robota z Austinem Van Fordem. Johnny Eblen 11-0. Eblen w tym roku już walczył, to było w marcu, pokonał Johna Saltera na pełnym dystansie. Wcześniej obiektywnie patrząc nie pokonał nikogo znaczącego, który choć troszeczkę by gdzieś tam klasą dorównywał Mousasiemu. Salterem wygrał na pewnym dystansie, gdzie Mousasi no, zdeklasował Saltera, tak naprawdę demolował go i wygrał z nim w trzeciej rundzie. Hugbuddy, który był na kontenderze,
Tyler Johnson, znany tutaj wcześniej też te nazwiska takie sobie. Gdzieś tam ja po cichu liczyłem na Van der Voorta i po cichu liczę na Eblena, jednak myślę, że tutaj Gerard Mousasi to jest zawodnik na tyle mocny, że tutaj na ten moment nie ma nikt do niego podjazdu. Jedynym zawodnikiem moim zdaniem, znaczy dwóch zawodników ma podjazd, jakiś tam, który jest pewnie wiadomo, większym wiadomo jest Eblen, mniejszą jest Tokow moim zdaniem, jeśli Tokow znowu gdzieś tam się nie wyłoży na tej gali piątkowo, no sobotniej bardziej, bo to w nocy chyba, w sobotę. No ja na Mousasiego postawię, no jednak 1,36, nie będę kombinował. Czy to dotrwa do decyzji? Nie bardzo chyba. Myślę, że koło 1,50, tak, walka nie dotrwa do decyzji, 1,50 to jest dobry kurs. Myślę, że na 5 rund to tutaj nie przewiduję. Eblen w dobrym jest gazie, chłopak widać, ale kurde, to jeszcze jest za wcześnie, myślę, tak jak z Austinem. To jest takie bym powiedział, dość analogiczne. Ciężka walka to będzie, jednak no to przeskok tutaj jest dla nich duży i dla Van der Voorta był właśnie i dla Eblena, bo jednak Eblen salter, a wcześniej masa zawodników takich przeciętnych, którymi bił się pełen dystans trzyrundowy. Tu mamy skok na Mousasiego, który co ciekawe przecież się tyle lat bije, on ma 36 lat, 37 w tym roku kończy, chłop ma 58 walk, bije się o 50 zwycięstwo jubileuszowe. Nie no, ja nie widzę tutaj, Eblen jest dobrym zawodnikiem jak najbardziej, ale oni no tak trochę z braku laku są rzucani na tego Mousasiego, w sensie z braku laku dla Mousasiego. I dlatego tutaj ja na Mousasiego, a po tym kursie w ogóle 1,40 to nadal i tak jest dobra opcja, także do dubla, do tripla myślę, że jak najbardziej dobra opcja. Nie będę się rozgadywał, bo każdy Mousasiego zna, Johnny'ego Eblena, jeśli nie znacie, to polecam sobie obejrzeć. To jest zawodnik dobry, bardzo wszechstronny, jest w jakimś tam, myślę, swoim, no można powiedzieć prime, ma 11 zwycięstw. W sumie no salter był tylko, no i Tyler Johnson to jest po raz kolejny zawodnik, który on dominował fajnie, Tyler Johnson, pamiętam, a tak to tutaj no, tych nazwisk jakieś jako dobre, ale no sportowo do Mousasiego to bez podjazdu jakiegokolwiek. Ja na Mousasiego no stawiam tutaj raczej tak dość zdecydowanie, już bez zbędnego rozgadywania, bo nie ma co. Dzięki serdecznie za oglądanie kolejnego typowania. Tak jak mówiłem, nie wiem czy się pojawi Ares, być może UFC najprawdopodobniej tak. Zobaczymy jak to będzie z czasem u mnie. No i co? Oczywiście jeśli Ci się podobało, to wspomóż mnie tam jakimś lajkiem czy subem. No i co? Zapraszam do obserwowania, do typowania. Zapraszam do Discorda również. Fajnie coś tam się gdzieś tam rozwija. Mam jakieś tam fajne pomysły w główce. Zapraszam do udzielania się przede wszystkim, bo widzę, że dużo osób na tym Discordzie siedzi, a udziela się mało, także tutaj pewnie za jakiś czas będziemy robić jakąś selekcję małą, no bo jak tutaj ludzie gdzieś tam sobie powbijali, a zero jakichś tam interakcji, no na ten moment jeszcze nie, ale zapraszam oczywiście do wymiany, bo naprawdę sporo fajnych, ciekawych znawców, znaczy znawców, nie tyle znawców, co no po prostu osób, które mają spore pojęcie o MMA, więc zapraszam do interakcji, do podawania swoich betów, zapraszam do komentowania również tego filmu, do podawania swoich propozycji, no i co, zapraszam po raz kolejny i po raz ostatni do kolejnych typowań. Elo.